No cieszymy się, że mogliśmy przyjechać na turniej, który gdzieś tam, dzięki któremu możemy się zmierzyć tak naprawdę z najlepszymi zespołami w Polsce. Przyjechało 18 drużyn, które gdzieś tam prezentują najwyższy poziom. Wiele z nich oczywiście znamy, spotykamy się z nimi od dawna. Z kilkoma mamy okazję spotkać się po raz pierwszy, ale cieszymy się, że po długiej podróży, bo jechaliśmy tu do Was aż 10 godzin wczoraj, udało nam się zaprezentować wysoki poziom. Mimo tego, że gdzieś tam ta podróż zawsze jest męcząca, zwłaszcza dla 10-letnich dzieci, to gdzieś tam nie miało wpływu na naszą grę. A zależało nam to przyjechać mimo tej dużej odległości, właśnie ze względu na to, jak mocne zespoły udało się Beniaminkowi na ten turniej zaprosić, bo mamy świadomość, że tylko rywalizacja z najmocniejszymi pozwoli nam się właściwie rozwijać w tym. Fajny turniej, mocna obsada, zresztą obiekt też świetny, więc mimo tego, że ta podróż dosyć długa, to myślę, że było warto i na pewno w przyszłym roku też będziemy chętni, żeby tu się pojawić. Chciałbym podziękować przede wszystkim całej Akademii, przede wszystkim Grzyszkowi Rausowi za zaproszenie na tak fajny turniej, ponieważ po raz kolejny możemy uczestniczyć w tak super, po pierwsze zorganizowanym turnieju, po drugie na bardzo wysokim poziomie. Jest to jeden z lepszych turniejów, w których uczestniczymy w Polsce. No przede wszystkim dlatego, że tutaj bardzo fajnie współpracujemy z Beniaminkiem i tutaj z osobą też Grzesia Rausa. Uczciwie powiem, że no tutaj myślę bez słodzenia, ale no jeden z pozytywniejszych facetów, jak w polskiej piłce funkcjonują. Kapitalny turniej, bardzo mocna obsada, jeździmy naprawdę wszędzie, staramy się, żeby ci chłopcy nasi cały czas zbierali doświadczenie. A jak wiadomo, no, aby się dziś rozwijać, aby to wszystko szło nam do przodu, no to trzeba grać z najlepszymi, a nie ukrywajmy, że ten turniej zgromadził no, świetne naprawdę ekipy z całej Polski. No i co ja tu będę dużo mówił, no każdy tak naprawdę turniej organizowany przez Beniaminek, przez Grzesia, no to stoi na bardzo dobrym poziomie piłkarskim, tak, ale i organizacyjnym. No, od tak naprawdę najmniejszych szczegółów wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Nic tylko grać, niech oni się cieszą i oby tak dalej. Jestem bardzo zadowoleni. Nie mamy na co dzień możliwości spotykania się z większością zespołów, które tutaj są i tak na dobrą sprawę drugi dzień turnieju, mimo że jesteśmy w srebrnej grupie i tak wiemy, że czeka nas dobre granie. Dużo ciekawych drużyn ekstraklasowych i nie tylko, do tego zagraniczne, no i mówię, świetna organizacja, także jak najbardziej super sprawa. Turniej bardzo fajnie zorganizowany, bardzo mocna obsada, dlatego zdecydowaliśmy się tu przyjechać. Chcieliśmy po prostu zmierzyć się kolejny raz z najmocniejszymi drużynami w Polsce i stąd taka decyzja, żeby tu przyjechać. Myślę, że warto było, nie żałowaliśmy, że taki kawał drogi przejechaliśmy. Bardzo fajne turnieje, bardzo fajne drużyny, no super się tu czujemy. Różnie jest z wynikami, raz lepiej, raz gorzej, aczkolwiek najważniejsza jest dobra zabawa i dla mnie to uważam spotkanie właśnie z czołowymi drużynami i tutaj mierzenie się właśnie z tymi akademiami najlepszymi w Polsce. Fajnie, że jest dużo tych meczy, te mecze długo trwają, prawda, i naprawdę jest czas na to, żeby coś pokazać na boisku i skorzystać.
tutaj są takie warunki jak właśnie na zimową porę, że warto przyjechać pół Polski. Tak naprawdę dla nas to jest wyprawa, ale co tutaj jest fajnego? No, raz to są warunki tego balonu, ale duże boiska, dużo minut grania, to nie na każdym turnieju jest. Bardzo dobre drużyny w tym roczniku do rywalizacji. Wiadomo, że ten poziom jest ważny, żeby podnosić swój poziom trzeba grać z dobrymi zespołami, a to jest czołówka drużyn w Polsce i bardzo fajne, ciekawe mecze tutaj są.